Od sinexos tales tuorson y v dobles el h humoris dixnig ni emanas el único durasiges ligedank sugestie obrasonis consultusia setale carcem lu farmaceutac disvisie humoristix ni uposledsonim sagrasa tuohemusisiu lux drogu. Przygotujcie się na urozmaicenie waszego życia, ponieważ świat piłki nożnej stanie się za chwilę o wiele goręczy. Ponieważ maestro futbolu, król bramek, magik z piłką, Lionel Messi przenosi się do Miami FC. Stop! Stop right there, criminal scum. Naprawdę sądziliście, że będę pochwalał takie zachowanie waszego rzekomego GOATA? No way. Fani Messiego, proszę wytłumaczcie mi, jak Boga, może GOAT w wieku 35 lat przenieść się do MLS-u, do Ligi Emerytów? I proszę, nie argumentujcie mi, że Messi przeniósł się do Stanów, żeby mieć mniej presji na koniec kariery. Jaka presja w PSG? Presja, żebyście wygrali ligę? Tą ligę, którą wygraliście 10 razy pod rząd? O tą presję chodzi? Czy być może presja wygrania Ligi Mistrzów, Ale ta presja, bądźmy sobie szczerzy, no nie trwała zbyt długo. Musicie sobie wyobrazić, że umowa z Miami nawet nie była najbardziej lukratywna. Al Hilal proponowała mu 400 milionów euro za sezon. I zrozumcie mnie, nie hejtuję go, że pod koniec kariery chciał sobie jeszcze zarobić duże pieniądze. Jak ja bym miał wybierać pomiędzy graniem w Lidze Mistrzów, a 400 milionów euro, to wiem dokładnie, jak bym się zdecydował. Ale najbardziej boli mnie fakt, że Lionel Messi miał szansę dania światu futbolu ostatnie starcie gigantów. Ostatni last dance przeciwko Cristiano Ronaldo. Ale nie on wolał Miami i granie przeciwko starcom. Messi. Z tego powodu ogłaszam widzowie, że każdy z Argentyny nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie uznawany jako GOAT. 35-letni Messi w MLS-ie. Kto by to pomyślał? Ronaldo w tym wieku Serie A bombardował, a u Messiego w Ameryce będzie maksymalnie jedna rzecz bombardowana. No i aby w przyszłości nie pojawiały się już żadne wątpliwości, postanowiłem, że zrobię oficjalną listę GOATów. Bębenek proszę. Panie i panowie, na trzecim miejscu naszej liście GOATów mamy piłkarkę, która dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom, błyskawicznemu tempu i to wielkim, ale naprawdę przewielkim talentem pozostawiła po sobie trwały ślad w kobiecej piłce nożnej. Mowa tutaj oczywiście o jedynej Alicji Lehmann. Brawo! Brawo, Alicja! Dalej na naszym drugim miejscu znalazł się legendarny Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiros. Panie i panowie, fani piłki nożnej na całym świecie, moment, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, wreszcie nadszedł. Nadszedł czas, aby ujawnić numer jeden na naszej liście legend piłki nożnej. I tak, przedstawiam wam jedynego w swoim rodzaju GOATa wszystkich GOATów, Arka Milika! To jest jedyna poprawna lista GOATów. Wszyscy, którzy twierdzą inaczej, nie mają zielonego pojęcia. Nie zapraszam do dyskusji. A no jeśli nie jesteście milionerem tak jak Messi i chcecie kupić tanio gry lub karty podarunkowe, to rekomenduję wam do tego mojego partnera Instant Gaming. Link znajdziecie w opisie. A tak przy okazji nie zapomnijcie obserwować konto na Instagramie, gdzie przed premierą EAFC na pewno będą jakieś giveawaye. Wielkie dzięki za oglądanie, RTG za parę dni, siema. Code.